Donald Tusk zdobył dziś wiele punktów w kwestii wyborczej debaty przez sam fakt, że ogłosił uczestnictwo w niej. Oczywiście ja nie mówię, Tusk na pewno wygra. Trudno przewidywać, decydować, rozstrzygać wynik meczu przed meczem, tym bardziej 4 dni przed meczem, ale w sensie psychologicznym Tusk zyskał punkty, pokazał swoim wyborcom armii opozycyjnej, że jest prawdziwym liderem, prawdziwym dowódcą armii i że nie stchórzył. W tym samym sensie Jarosław Kaczyński już na dzień dobry skrewił, już wiemy, że nie weźmie udziału w debacie, jak armia ma się bić za wodza, który ucieka z pola bitwy. No ciężko, prawda? Ciężko się identyfikuje z kimś takim, kto zachowuje się jak tchórzy. Jak pokazywać na polu bitwy odwagę, skoro tchórzy dowódca? Kto wygra tę debatę? Po pierwsze nie wiemy, kto wystąpi ze strony PiS-u. Czy będzie to pan Morawiecki? Może któraś z pań, pani Szydło, pan Witek? Może pan Gliński? Bo nie sądzę, żeby pan Terlecki, bo nie sądzę, żeby poszli w kabaret typu Suski, Kowalski czy Sasin albo Ziobro. Na to się z kolei nie zgodzi Kaczyńskiego. Nie wiem, kto wystąpi po drugiej stronie, ale w każdym razie ktokolwiek by nie wystąpił, też teraz musimy zachować pewną ostrożność i powściągliwość. Tak, Tusk już wygrał przez fakt, że nie stchórzył i że gotów jest wystąpić na boisku przeciwnika. Natomiast stara amerykańska prawda o debatach wyborczych głosi, że debaty nie wygrywa ten, kto wygrywa, ale ten, kto wystąpi lepiej niż oczekiwano. Więc jeśli nawet mamy głębokie przekonanie, że Tusk wejdzie do studia, zmiecie konkurencję i wygra w cuglach, to nie możemy tego mówić, bo utrudniamy mu sytuacji i paradoksalnie obiektywnie zmniejszamy nawet skalę zwycięstwa, gdyby ono miało nastąpić. Więc nie ma co ogłaszać, że Tusk jest 100% faworytem i że nikt nie ma żadnych szans, tym bardziej, że w studiu nie będzie sam. Według mnie ta debata będzie szalenie ważna nie tylko z punktu widzenia samego Tuska. Będzie jeszcze dwóch liderów opozycji, pan Czarzasty, jak rozumiem, i pan Hołownia albo pan Kosiniak. Wielu Polaków, wynika z badań, ma wątpliwości, czy opozycja jest w stanie stworzyć prawdziwą większość, sensowny rząd i efektywnie rządzić, więc myślę, że także na tej płaszczyźnie nie tylko gra indywidualna, ale liderzy opozycji razem są w stanie manifestować wyborcom, wszystkim Polakom, tak, może idziemy do tych wyborów, mamy różne programy, nie zawsze się zgadzamy ze sobą, nie musimy się kochać, ale jednoczy nas cel, chcemy zakończyć rządy PiS-u i mamy przynajmniej wielką wolę i determinację, żeby w Polsce rządzić i wprowadzić realne zmiany na lepsze. Nie wiem, czy to jest debata, która zdecyduje o wyniku wyborów, ale debata, która na pewno jest sporą szansą, szczególnie dla opozycji i dla jej lidera.